spotkałeś muzyków. Nie znałem nikogo, kto umie grać na kongach. Gitara i konga świetnie współbrzmią, a marakasy są dla okrasy. Musicie tylko poczuć rytm. Jeszcze nie jesteśmy muzykami, my dopiero zaczynamy. Każdy kiedyś zaczyna, tak to już jest. Jeżeli chcecie, mogę udzielić wam kilku lekcji. Was też podszkolę. Nie, dziękujemy bardzo, obejdzie się. Zaczynajmy lekcje. Tak, prosimy cię, Aldo. Prosimy. Aldo, nie rzucaj słów na wiatr. Mój instrument został w gęsiej wiosce. Bez niego niczego was nie nauczę. A nie możesz po niego pójść? Żeby te okropne ptaszyska znowu mnie dopadły? O nie, wolę nie ryzykować. Wiesz co? Zostań u nas, a my pójdziemy do gęsi po twój instrument. Tak. Co? Ja się nigdzie nie wybieram. Nie będę pomagał obcemu. Poczekaj, niedługo wrócimy. Jesteś nieuprzejmy. Nie znamy go. Aldo jest miły. Aldo? Czujesz ten wspaniały zapach? To zapach wolności. Jesteś wolny, Aldo. Nareszcie wolny. Mówię wam, to na pewno złodziej. To oczywiste i jasne jak słońce. Aha. Czy złodziej udzielałby lekcji muzyki? To podstęp. Jak chcecie, idźcie po jego instrument. Ja się stąd nie ruszam. Gdyby tata tu był, na pewno by mu pomógł. No, ale przecież nie musimy iść wszyscy. Załatwcie to. Świetny pomysł. A my zostaniemy z nim. Aldo! A? Tak? Różyczka, Bławatek i ja pójdziemy po twój instrument. Bardzo wam dziękuję, dzieci. Odwdzięczę się. Gęsia wioska jest już niedaleko. Pamiętacie, co mówił Aldo? Musimy być bardzo cicho. O, to tutaj. Wejdziemy do warsztatu, zabierzemy instrument i w nogi. Nikt się nie zorientuje, że tu byliśmy. Aldo, już czas coś zjeść. Nie żałuj sobie. A nie mówiłem? Jest nie tylko podejrzany, ale i źle wychowany. Ale posłuchaj. Jedno jest pewne. Zna się na muzyce. I co z tego? No... Pomyśl, nie bez powodu uciekł z gęsiej wioski. Zrobił coś złego, coś bardzo, bardzo złego. No to go zapytajmy. Może nam powie, co się tam naprawdę wydarzyło. Nie. Wpadłem na lepszy pomysł. Zaufaj mi. I co widzisz? No mów! Straszny bałagan. I... Czy to ty, Olgo? Udało się. Olgo! Dobra, zajrzyjcie tam, ja sprawdzę tutaj. Aldo mówił, że jego instrument jest duży i dziwnie wygląda. Ale tu są tylko małe instrumenty. Ma być duży. Przecież wiem, 100 kropków, nie przeszkadzaj mi, dobra? A patrzcie, chyba tego szukamy. Ale super!
Własność pana Aldo de Dur, wielkiego artysty, który skradł nasze serca. Skradł serca? Śmieszne. Zdaje się, że Aldo ma wielbiciel? Miałaś rację. Jeśli Aldo nie chce przyjść do nas, my pójdziemy do niego. Tak jak myślałem. Mam mapę okolicy. Bratku. Ha! To złodziej! Patrz, co tu jest. Proszę bardzo. Na pewno ukradł ten zegarek. Masz. Aha. A po co mu to? To oczywiste. Wyłamuje tym zamki i wchodzi do domów. O! No, ja wiem sobie to teraz z przyjemnością bym coś zagrał. Szybko! Idzie tu! Zaraz! Co to takiego? Mówimy prawdę, nie znamy go! Dlaczego przyszliście po jego instrument? Bo my jesteśmy muzykami. I chcemy kiedyś założyć własny zespół. Prawda? O, parciuchy nie chcą mówić po dobroci. Ale my jesteśmy bardzo cierpliwe. Poczekamy, aż wróci nam pamięć. Życzę dobrej nocy, mali muzycy. Ja chcę do domu, do taty i cioci Cyni. Może powiemy im, gdzie jest Aldo? Nie, zaufał nam, nie wydamy go. Jakoś się stąd wydostaniemy, obiecuję. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Jak stąd wyjść? Przecież musi być jakiś sposób. Mam pomysł. Raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego. Czytałeś to? O, niewiarygodne. W życiu bym na to nie wpadł. Kto by pomyślał? Bratku. Znaleźliście to, czego szukaliście? Ha? Dobra,